Przede wszystkim, znowu Polnia 7. Uwielbiam zapach prochu palnego o poranku. Dobra. Teraz wszyscy się na nas rzucą. Wiecie co? Fajna rope. Te łuki mogą być na coś warte. Poczekam jeszcze 2 godziny. Bo jest ciemno jeszcze, trochę ciężko nam szczelać do tych betokańskich barbarzyńców, kiedy jest ciemno. Tak powinno być lepiej. Zastanawia mnie ten ich przywódca, czy będzie stanowił jakieś większe zagrożenie. Co ciekawe, nie zdjęło to nam jeszcze charakteru. Szkoda. Tak, bedokanie lubią atakować na dystans i rzucać czary. Magiczny łuk. Przygarnę. Te inne łuki mogą być na coś warte, ale nie wiem, czy będzie chciał mi się wszystkie zbierać. Your order has been executed, sir. Ten nie miał nawet łuku. Za biedny barbarzyńca. Dobra. Teraz wielki ser. Virgil, co podniosłeś? Co tam było? Nie wiem, co podniosłeś. Dlaczego tam był jakiś junk pile? Dobra, ten fine rope, gdybyśmy chcieli od razu przejść do opcji mordowania jaszczurek, to używamy tego fine rope, żeby tak, żeby pomóc wyjść elfom z tej pułapki. Dobrze, elfowi. Dobra, czy to już wszystkie przebrzydłe jaszczury? O, przy okazji, Hearthstone. I przynajmniej jednego potrzebujemy do pewnego schematu. Dobra, chyba już wszystkie jaszczury. Kurczę. Spodziewałem się więcej. Nawet jednego poziomu za nich nie dostaliśmy. Ani nawet nie naprawiliśmy naszej nadszarpniętej reputacji. No cóż. Przy okazji, jednego z tych bedokan dało się zwerbować. Tarion Kel, może... Może Sogo, tak. Otrzymaj te rzeczy. Oddaj mi jedną blachę. Momencik. Nauczone schematy. Potrzebujemy blach. Dobra. Żelazny klucz. To jest klucz, który dostaliśmy od... tego archeologa krasnoludzkiego, który ma pomóc w znalezieniu tajemnicy klanu żelaza. Na razie tylko go zrobiliśmy. Nic więcej póki co z tym nie zrobimy. Dobra. I to tyle. Przy okazji, to co zacząłem mówić... Varmon. Jego dało się zrekrutować do drużyny.
I co zrobiłem w moim pierwszym przejściu? Jest takim trochę wojownikiem, trochę łucznikiem, trochę magiem. Całkiem przydatna postać. Wiecie, co jeszcze są przydatne? Expy za jego zabicie. Dobra. Mamy tutaj jeszcze jedną sprawę. O ten... niziołek ze Steelwater kazał nam tutaj wyjść. I zdobyć pewien rubin. Nie zdążył dokończyć rzucania. Momencik. Okej, gra się chyba zbugowała. Okej, szkoda. Okej, już lepiej. On zaczął rzucać przyzwanie i nie dokończył. Ktoś mu przerwał. Dobra. Aż tak daleko się łowcy nagród zapuszczają za nami. Dobra, on dał nam ten jakiś dziennik jakiegoś gościa, który wcześniej próbował zdobyć ten rubin. Generalnie to jest jakieś ostrzeżenie, że trzeba się dostać do środka, nie wydając żadnego hałasu. Albo to się wydarzy. Dobra, nie chcemy marnować tego. Dobra. Wejdźcie wy tam, moi towarzysze. Co ciekawe, oni chyba nie triggerują tego. Dobra, dało się to rozegrać, zdobywając więcej doświadczenia, gdybym sam ich pozabijał. Problem jest taki, jak widzieliście, kiedy tylko na nas weszli, to zaczęli nam monstrualne obrażenia zadawać. Zadowolimy się takim rozwiązaniem. Dobra. Niezidentyfikowane rękawice. Momencik. Poproszę twoje rękawice, ciekawie wyglądają. Ma też jakąś zbroję niezidentyfikowaną. Ojej. Może powinienem wywalić te łuki. To, co nas interesuje, jakiś rubin. Dobra, mamy jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Jeszcze w Ashbury było wspomniane tutaj o jakichś koordynatach. 617W528. Dobra, gdzieś tutaj. Dejdźmy na tyle, ile możemy blisko. Zaraz zaczniemy szukać dokładnych koordynatów. Kompletnie nie pamiętam, co się tu znajduje. Więc będzie to niespodzianka dla mnie i dla was. O! Dziwne jeziorko. Jeziorko. Uuuu.
Dobra. Nie zauważyłem ich. Dobra. Nie dam się zaskoczyć kolejny raz. Zdecydowanie cokolwiek nas interesuje znajduje się w środku. Dobra. Zmutowane goryle. Czy tam coś jeszcze jest? Wygląda na to, że nie. To jest jeszcze parę goryli. Jest jeszcze parę niedźwiedzi. Szybkie ekspy. Nieźle poukrywali te stworzonka. To muszę im przyznać. Dobra. To co nas interesuje tutaj się znajduje. Okej, takiego potwora nie pamiętam. Czy mają coś przy sobie? Oczywiście, że nie. Dobra, skrzynia. Co my tu mamy? Niezidentyfikowany pierścień. Trochę więcej pierścieni. Złota. Dobra. Ty potrzymaj to. Virgilu, dobry człowieku. Oddaj mi ten karabin. Co z nim zrobimy? No dobra, z tego co pamiętam, to ten pierścień jest chyba pierścieniem z Władcy Pierścieni. Znaczy, że czyni cię niewidzialnym, ale zadaje obrażenia. Z tego co pamiętam, nie jestem pewien. Dowiemy się dopiero jak wrócimy do Tarant i zidentyfikujemy to. Wilkołaki. Your order has been executed, sir. Nie miał nic przy sobie. Dobra, jedziemy w inteligencję i będziemy mogli przy następnym poziomie coś wymaksować. Że weźmiemy Tesla Rod, spróbujemy to zrobić. Mamy Tesla Coil, może nie mamy. Będę musiał poszukać tego. Z tego coś się obawiam. Mogło się znajdować w którymś. Your order has been executed, sir. W którejś. Krasnoludzkiej tej kopalni. Romancik Jeffrey. Czy ktoś podniósł twoją broń? Tak, ty. Nie. To jest inna broń. Your order has been executed, sir. Momencik. Geoffrey, podejdź tutaj. I suppose. Gdzieś broń opuściłeś.
dobry człowieku. Dobra, specjalną laskę ci znaleźliśmy, żebyś się nie mordował, a ty ją po prostu zgubiłeś. Okej. Dajcie mi moment. Niestety nie zapisałem gry. Muszę ponownie się zająć tą lokacją. Dobra, jesteśmy z powrotem w Quintarze. Poczekamy do rana. Dobry elfie, rasisto. Dobra, bez chyba wspomagaczy chyba za bardzo tutaj nie porozmawiamy z nimi. Znalazłem tego łowcę. Proszę, weźmy zbroję. Elficka zbroja. Dokładnie to, o czym mówiliśmy, że przydałoby się Thorianowi. Chociaż on ma już trochę lepszą. Momencik. Ciekawe, czy Virgil by to przyjął. 12. A dla Virgila to powinien być upgrade. Dobra, na razie będziesz trochę obciążony. Na razie tak za dużo nie planujemy walczyć. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Ta pani zamawiała u nas serce, znaczy esencję ognika. Przecież mamy jedną. A widocznie chodzi o jakąś inną. A cóż, trudno. Gdzie był ten pan, który handlował rzeczami tam? Staram się u niego opylić trochę gratów. Momencik, Ivory tu jeszcze jest. Nie powinnaś być aresztowana? Z jakiegoś powodu nie. O, przy okazji, jest chyba jedynym magiem, który chce się do nas odezwać od dłuższego czasu. Możemy opylić jej te zbędne mikstury. Za dużo dla niej nie da. Trudno. Natomiast ten pan... Chcesz to kupić? Oczywiście, że nie. To jest bezużyteczne. Będę musiał to gdzieś wyrzucić po drodze. Ale co nas bardziej interesuje, to... te łuki. Jakąś skromną sumę stanie za nie dać. Mała, magiczna, skórzana zbroja. Ciekawe. Coś innego aż ciekawego? Raczej nie. Dobra. Momencik. Ciekawe, ile z tych rzeczy będzie chciało nas kupić.
A te rzeczy trzymamy na zapas. Czy też kupić te niezidentyfikowane buty? Jesteś, ale za śmieszną sumę. Dobra, w takim razie zatrzymamy to sobie te rzeczy. I cóż, idziemy do naszego celu właściwego. Czyli do Srebrnej Pani. Ah, yes, you again. Certainly. How can I help you? Usunąłem ludzi z Falcon's Ash. Thank you very much. Your help in the matter is much appreciated. Now, what was it you needed to speak to my mother about? To długa historia. A dark tale full of pain. And it would seem that the blame lies with us, the elves. So, elfy są w to zaplątane. Czy wiesz, elfa imieniu Mingorad? To jest ten elf, który podpisał się pod tym rozkazem wygnania krasnoludów, rzekomo w imieniu Srebrnej Pani. I do not, and none of the elves who live here bear it. But it bothers me very much, pulls darkly at my heart and mind. There is another possibility, one I'd rather not think of. Co, Raven? Co uważasz, że może oznaczać? Gdzie mogę znaleźć Mingorada? No, you need to speak with my mother of these things. She will know what to do. Okay. Gdzie mogę ją znaleźć? She's just beyond the large door behind me. But be warned, my mother is a magical being of great power. Her spirit swims in the flow, and sometimes she is more of that world than this one. What she sees is not always what we see, so her answers might seem strange to you. Ask what you wish to know, and listen. When you're through speaking with her, come and find me. Ja myślę, że jak wejdziemy do pokoju, to dostanie zawrotu głowy, potem upadnie na podłogę i dostanie zawału od naszej aury technicznej. To byłoby bardzo wielce śmiesznie, ale chyba tak się nie wydarzy. Hello. I welcome you, traveler. Witaj, Srebrna Pani. Dziękuję Ci za tą audiencję. I know you've come far. And I've expected you for a long time now. Rozmawiałem z Peloniusem Skylerem. Powiedział coś podobnego do mnie. No ciekawe, to jest na pewno kwestia związana z tym, że rzeczywiście rozmawialiśmy ze starym Skylerem. Zaprzeczona mi jest jego duchem. Ciekawe. Pelonius Skyler? Ah, yes. I see him now, speaking with the dead. Or is he among them? It matters not, I suppose. They're all watching you. Co? O czym ty mówisz? I've seen you approaching from both east and west, traveler. And you bring them with you, all of them. They've no choice but to follow. Proszę, nie rozumiem. I know. We speak different languages, you and I. The things I see, wrapped in the past and the present, and shrouded in the veils of magic. I cannot translate my visions into your own. You must listen, traveler. Listen and learn to see. Postaram się, Srebrna Pani. What is it you see, traveler? Imię Mingorad. Czy cokolwiek... O nim wiesz. Mingorad. An old name, traveler. Oh, a man is screaming and carves a key with his fingers. And the birds have plucked his eyes out. And the wolf watches, motionless, his paw in the air. Czy to Mingorad? Czy nie żyje? Co oznacza wilk? A tear in the curtain and only darkness beyond. A ragged wound, mended with a ring of blasted stone. Co jeszcze widzisz związanego z Mingoradem? A hand that sees, but is blinded. A man draped in truth, wearing a mask. To brzmi jak molochańska ręka. And they hide,
the lost children. They hide. A gray mist, even to me. But there, he runs, dropping veined and painted leaves. And the flock comes, talons outstretched and wings of fire, and he is consumed. But the leaves... Już nam kiedyś mówił o pełnych skrzydłach ognia. Okazało się być to wielką ściemą. Run quickly, traveler. Find what was left behind. In the place of smoke and water, he is there. He is there. Kto, Mingoret? I see no more. The stream is again calm. Was there anything else? Czy ja jestem żyjącym? The living one. Oh, traveler, why would you think I would know of such a thing? To przepowiednia. Zakładałem, że widzisz, co ma nadejść. It's an interesting thing about prophecies, traveler. They're no clearer to one such as myself, living both in and out of the stream, than they are to you, walking the shore. The flow swirls around them until they are ready. And in the end, really, is it going to matter who someone pointed a finger at? To byłoby pocieszające, gdyby ludzie nie starali się mnie zabić przez to. These people can only see what follows in your wake, traveler. Pass your hand through the flame and it flickers. If you've tired of the mantle, then shed it. Disappear. Otherwise, don't be surprised at what people do. Masz pewną rację. A co z klanem Czarnej Góry? Yes, I can see them. But the ravens are circling, and the storm rages but subsides. And yet there is lightning, and then shadow, and then the storm howls again, tearing. I can't even look at it. To nie ma sensu. Wait. Oh, look, they've taken in a small child with machine dreams and hands of hinged metal and a heart in which coal burns brightly. To Gilbert Bates, ale to jest przeszłość. I don't know of what you speak, traveler. Please, listen. Try to hear with my ears. Nie wiem, czy potrafię. I see a flame atop a hill burning so brightly. And below, a field of wheat around a pool of water. And the flame spitting fire and consuming the wheat and the lake and losing itself as well. Czy coś jeszcze? Odnośnie klanu, czy widzisz coś jeszcze? It's dark here. So dark. And the flame is here too. But this flame burns black onyx and cold, and shadow is its child. Are they here as well? I can't see that far. Może to jest alegoria do otchłani. Co jeszcze? A plane of mirrored glass, a sky of white, a lone figure. Wait, which is the reflection? I'm unsure. Mówisz zagadkami, srebrna pani. That is all I see, traveler. The riddle is created by you. Do you have anything else you'd like to ask? Nie, ale rozumiem prawie nic z tego, co powiedziałaś. I know that, traveler. But I also know that clarity is often the child of time. Your answers lie both in front and behind. Make sure not to overlook one for the other. Bardzo dziwne. Droga pani. I go now, traveler. We will meet again. Though I'm not sure on which side. No matter. Farewell. No tak. Z tym razem jak się spotkamy, będę do ciebie celował z jakiejś broni. Zapewne. Na razie potrzebowaliśmy jeszcze jej pomocy. Dobra, Raven. Dowiedziałem się wielu rzeczy. Jednocześnie nic się nie dowiedziałem. Rozmawiałem z twoją matką. Zapytałem o klan Czarnej Góry.
What did she see? Widziała kruki i błyskawicę i potężny sztorm. Ravens and a storm? And why did the storm subside and then rage once again? Nothing in my mother's visions is ever what it seems. We'll have to think on this. Było coś jeszcze więcej. What did she see? Klan z małym dzieckiem. As you told her, this must have been the man you know as Gilbert Bates. She saw him because he plays such a large role in their fate. Black Mountain Clan. What did she see? Płomień, który konsumował pole zboża oraz jeziorko wodne. I'm not sure what that represents, but I know that fire in her visions often represents magic. And the water you say quenched it? Or did the flame burn itself out? Black Mountain Clan. What did she see? Czarne miejsce z czarnym ogniem. There are two separate visions. The flame again represents magic, but twisted somehow, burning darkly. And did you say that the Black Mountain Clan was near this flame? The mirrored plane, a white sky, a lone figure. The worlds on either side of that mirror are the same. Who could say which one is real? Odd. Dobra, teraz dowiedzmy się czegoś o Mingorodzie. Mingorod? What did she see? Bezoki mężczyzna z bólu, cierpiący. Jakiś klucz. Wilk z podniesioną łapą. What the screaming man and his key represent, I have no idea. But I do know that the official symbol for the city of Caladon is a wolf, with one paw raised in the air. Być może zaczniemy tam poszukiwania. I'm not so sure. Remember, my mother's visions are shackled by neither our eyes nor our time. The events she describes might be in either the future or the past. Let's look at all she said before we go any further. Mingorod, what did she see? Rozdarta kurtyna. I wskazujący palec na palec wskazujący na wschód. There's something about that entire vision which pulls at my memory, especially the ring. I'll think about it further. Mingorod, what did she see? Ręka, która widzi, ale jest ślepa, i człowiek w masce. I have no idea. To wygląda jak symbol na amulecie, który widziałem. Interesting. That's the ancient symbol of the Malokian hand. Do you know of it? Tak, znam. To był starożytny zakon zabójców. The Malokian hand were assassins for what used to be known as the Darian Ka, the ancient order of the dead. Zakon martwych. Kim oni byli? The Darian Ka were a shadowy group who formed during the Age of Legends. Their membership and their agenda were always very secret. I know little about them beyond the most cursory knowledge, but there have always been rumors about who they were and what they were doing. Czy mają jakieś powiązania z Molochańską ręką? As I said, the Molochian hand were their assassins. From what I remember of what was written about them, the hand was ejected from the Order of the Dead on grounds of doctrinal differences. There was a small struggle, and then the hand disappeared. There are always rumors of its reemergence, but from what I know, that's all they are. Rumors. Te amulety oraz zasadzki na moje życie mówią coś innego. I agree. But I don't know why they would be involved in this business. Very interesting. Co myślisz o samej wizji? I don't really know. Although it would seem that perhaps they are being misled. Blindness in my mother's visions is sometimes associated with deception. As far as the man in the mask was draped in truth, I have no idea. Dobra. Mingorod, what did she see? Zagubione, kryjące się dziecko i człowiek i mężczyzna biegnący, uciekający od nich. Upuszczający liście. This one is the most interesting of all, and it seems that my fears may have well been correct. Dlaczego Raven?
Co myślisz, że to oznacza? Do you remember when I told you that the name of Min-Garad bothered me in some way? Well, I believe that may have been so because Min-Garad is a dark name. Co to znaczy, że to jest mroczne imię? A dark elf name. Do you know of the dark elves? Nie obchodzi mnie zbytnio. Chcę tylko znaleźć Min-Garada. Albo nie, zapytajmy się, co masz o nich do powiedzenia? It's a long story. But sometime during the Age of Legends, many years even before my mother was born, there were a group of elves who separated themselves. There were philosophical differences, and they were no longer welcome in our forests. Those elves became what we know as the Dark Elves. Jakie były różnice? They believe that this world and all of its races are subject to elven rule. They believe that elves are superior because of our close connection to nature, our power in the ways of magic, and the longevity of our physical form. They see the other races as bumbling children who need our guidance, regardless of its severity. A co z elfami Quintary? Co one wierzą? The elves of Quintara, in fact all other elves, believe that everything and everyone has a rightful place in the experience which forms this reality. Elves feel that very little, if anything, ever happens that isn't part of the natural progression of that state. They feel no superiority because of their advantages. That is just the role they have been picked to play. Chyba się tym nie zgodzę, biorąc pod uwagę, jak niemiło traktowały nas wszyscy lokalni rasiści, czytaj elfy. Czy widzą mroczne elfy jako naruszenie tego porządku? Unfortunately not. The dark elves are seen in the same light as everyone else. They have the role and they are playing it. Powiesz niefortunnie. W co ty wierzysz, Raven? I believe. Well, let us say that I don't always see eye to eye with those in Quintara concerning the rightful place of the dark elves. My role here is as protector. I will do so regardless of the cost. Dobra. My mother's vision of the lost children was referring, I believe, to the dark elves. They were hidden from her because they are hidden from all of us. Through magic and isolation, we've not seen where they live for almost 500 years. Ale kto był mężczyzną, który od nich uciekał? There was a man many years ago who had come to the Glimmering Forest. As I said, he was a researcher. A strange little man, a bit overdressed, but kind-hearted and very intelligent. I was young then, a mere 160 years old. He was the first human I'd ever seen. Pierwszy człowiek, z którym się zakochała... Nie. Znaczy, generalnie to nie jest zbyt jawnie napisane, ale potrafimy czytać między liniami, prawda? Pamiętasz jego imię? His name? It was a long time ago. But I remember because he said it so often. I think humans just like hearing the sound of their own names. Terwilliger. Dr. Renford A. Terwilliger. I can hear him saying it even now. No, zdecydowanie. Dobra. Czym były te liście, które opuszczał? I don't know. It almost seemed in the vision that the flock who consumed him were more interested in the leaves. And my mother even said to find what was left behind. These leaves might very well be what we're looking for. Zrobiłem ciekawe powiązanie między tymi wizjami. What is it you've seen? W wielu wizjach było stado ptaków? Yes. Myślę, że reprezentują czarne elfy. Interesting. Mroczne elfy. It does paint an interesting picture and it might change the way we think about some of them. The raven circling the storm, the man who had his eyes plucked out by the birds, and now this man dropping leaves. Interesting. Czym jest miejsce dymu i wody? She could mean almost anywhere. But if I were to make a guess, I'd say she was talking about the human city of Tarant. It lies in the Gulf of Morbihan, and its, what do you call them? Factories? Are always belching smoke into the skies. That and, I know that Terwilliger was from there. Co teraz? You have a place to begin your search, my friend. It would seem that if you need to find this Min-Garad, you're going to need to find the village of the Dark Elves.
The only person who might know where they are is Renford A. Terwilliger. He may or may not be in Tarant, but it's a good place to start looking. Więc poszukam mrocznych elfów do Tarantu. You impress me, my friend. Few are those like you who would take this burden upon themselves. You've earned my respect. Co to ma oznaczać? Whatever. Co? Jak to dobrze przetłumaczyć? O, no dobra. Czy możesz puścić moją rękę, żebym mógł sobie pójść? Yes, of course. Forgive me. I'll detain you no longer. Return to me when you found the Dark Elves and tell me what you've uncovered. No, wrócę, kiedy zdobyłem więcej informacji o tym wszystkim. Ale kiedy wrócimy, to już chyba nie będzie. Nie będą z nas zadowoleni. Dobra, Raven jest też jedną postacią, którą można dołączyć do drużyny. Chyba nawet teraz byłaby opcja, żeby ją dołączyć. Co zrobiłem w moim przejściu dobrą postacią? Jest chyba też jakby trochę... pomiędzy wierszami jest też jakby napisane, że niby jest jakiś związek. Nasza postać niby i Raven zakochują się w sobie, czy coś takiego. Nie jest to dosyć jawnie zrobione, ale pomiędzy wierszami coś jest wspominane tu i owdzie. Oczywiście my jesteśmy krasnoludami. Gardzimy elfami tak bardzo, jak one gardzą nami. Dobra. Co mam tu więcej do powiedzenia? Chyba nic. Żegnamy Quintarę. Może tu jeszcze kiedyś wrócimy, ale jeżeli tutaj wrócimy, sprawy będą wyglądały zupełnie inaczej. I cóż, i zmierzamy do Tarantu. Tam wznowimy nasze poszukiwania pana Thuringlera. Jakoś tak. Dobra. W każdym razie będzie się działo w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.